Księżyc nas fascynuje, ponieważ jest daleko. Tylko dzięki ogromnym nakładom na naukę i technologię, a także dzięki silnej woli, udało się człowiekowi stanąć na jego powierzchni. Mieszkańcy Ziemi wstrzymali oddech w czasie tej epickiej przygody. To mały krok człowieka, ale wielki krok dla ludzkości. A potem nic. Po tym flircie nie wróciliśmy na Księżyc przez 40 lat. Niebawem wznowimy tę przygodę i Księżyc stanie się ulubionym miejscem astronautów. NASA planuje zbudowanie stałej zamieszkałej bazy na Księżycu w 2019 roku. Będzie to miejsce testów technologii i procedur niezbędnych do wyprawy na Marsa. To będzie początek długotrwałej obecności człowieka na Księżycu. Nadal będzie to pionierskie i niebezpieczne przedsięwzięcie. Pierwsze prace rozpoczęły się na Ziemi w miejscach, które przypominają Księżyc. ...2019, kierunek Księżyc. NASA rozpoczęła ambitny program badawczy o nazwie Konstelacja, który ma zbadać wszystkie aspekty powrotu na Księżyc. Jednym z zadań jest testowanie procedur i narzędzi opracowywanych dla przyszłych ekspedycji księżycowych. NASA powierzyła tę misję zaledwie kilku osobom. Jedną z nich jest geolog planetarny Pascal Link, który pojedzie z 30-osobowym zespołem do jednego z najbardziej niegościnnych miejsc na Ziemi. Mieszkałem w wielu miejscach. Urodziłem się i dorastałem w Hongkongu. Potem pojechałem do Paryża, gdzie chodziłem do szkoły z internatem. Następnie studiowałem w Paryżu. Program kosmiczny w Ameryce. NASA opracowała programy powrotu ludzi na Księżyc i podróży na Marsa. Tutaj może się spełnić marzenie o prawdziwej podróży na Księżyc. Co roku jeździmy na biegun północny, dokładnie na wyspę Devon. Przed nami właśnie kolejny sezon. Będziemy zajmowali się badaniami dotyczącymi wyprawy na Marsa, a także na Księżyc. Zajmiemy się testami skafandrów. Sprawdzimy strategię wykorzystania hermetycznych łazików do badania powierzchni Księżyca. To wszystko powstaje tutaj. Wyspa Devon jest największą, niezamieszkałą wyspą na Ziemi. Znajduje się 1000 kilometrów od bieguna północnego. Wrogie środowisko jest nieocenione dla agencji kosmicznych. Bardzo bowiem przypomina powierzchnię Księżyca. Normalnie Zatoka Resolute jest ostatnim przystankiem dla ludzi, punktem zaopatrzenia badaczy zmierzających na biegun północny. To tutaj na pokład samolotu wsiadają naukowcy, którzy przyłączą się do Pascala Lee i jego zespołu. Charles Frankel wcieli się w rolę geologa księżycowego. Przez 3 tygodnie będzie badał nowy skafander, aby sprawdzić jego przydatność w badaniach Księżyca. To druga wizyta na wyspie Devon. Po raz drugi leci on na ten skrawek Księżyca na biegunie północnym.
Pascal, miło cię widzieć. Hej, Pascal. W bazie polarnej na wyspie Devon wszyscy będą mieszkać w takich samych warunkach. W namiotach rozbitych na zmarzlinie. Baza jest w kształcie gwiazdy, żeby mieć dostęp do poszczególnych modułów bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Jest wspólna część łącząca i moduły, które od niej odchodzą. Właśnie tak wyglądałaby baza na Księżycu, czy też na Marsie. To namiot łączności. Pokój łączności utrzymuje kontakt ze światem przez łącze satelitarne. Stąd można dokonywać wymiany danych z NASA. Poza tym to centrum kontroli koordynujące zespoły w czasie symulowanych ekspedycji księżycowych. Alfa tu baza? Zrozumiałem. Posuwajcie się ostrożnie. Andrew Abercrombie jest przedstawicielem NASA na wyspie Devon. Pilnuje, aby badania były przeprowadzane zgodnie ze specyfikacją programu Konstelacja. W tej chwili przoduje koncepcja stworzenia placówki na brzegu krateru Shackletona, który jest prawie takiej samej wielkości jak krater Houghtona, gdzie w tej chwili jesteśmy. Tu jest łazienka z prysznicem. Tak, macie gorącą wodę? Pewnie. Boiler opalany propanem. Już mi lepiej. Tutaj zlewamy mocz, który trafia do zatoki. Pozostałe odchody palimy na miejscu. Na Księżycu będą przetwarzać odchody w zbiornikach z algami, które zajmą się oczyszczaniem wody. Odwiedzimy to miejsce. Tam jest miasteczko namiotowe. Staraliśmy się oddzielić miejsca do spania od składów żywności na wypadek pojawienia się niedźwiedzia polarnego. Niedźwiedź pójdzie w stronę jedzenia, nie do obozu. Tak. To budynek medyczny. Jean-Marc Comtois zajmuje się telemedycyną i problemami medycznymi na terenie obozu. Możemy tu robić różne rzeczy i zadawać pytania, których nie zadawalibyśmy w Montrealu czy w Paryżu. Tak naprawdę od nowa uczymy się badać. Jean-Marc testuje zaawansowane technologie medyczne, które będą niezbędne w czasie opieki medycznej na Księżycu. Lekarz na Ziemi będzie musiał pokierować operacją na chorym albo rannym astronaucie, który będzie na Księżycu. Ja to widzę jako bazę na Księżycu w roku 2050. Tutaj nie można pójść do sklepu po coś, czego nam brakuje. Prototyp. Powierzchnia wyspy Devon przypomina Księżyc. To kolejny stopień, miejsce, gdzie możemy prowadzić badania. Musimy mieć pewność, że coś będzie działało w skrajnych warunkach na Ziemi, żeby mogło działać na Księżycu. Jest jeszcze jeden powód, dla którego astronauci uważają, że wyspa Devon przypomina Księżyc. Tutaj znajduje się jeden z najlepiej zachowanych kraterów po uderzeniu meteorytu. To ważne, ponieważ pierwsza baza na Księżycu będzie się znajdowała wewnątrz krateru. Tak samo dużego jak krater Houghtona, do którego właśnie jadą Pascal Lee i Charles Frankel. Jedziemy z prędkością około 16 km na godzinę.
To maksymalna prędkość łazika księżycowego. Dokładnie. Przypomina to wyjazd z cienia krateru na oświetloną powierzchnię. Na Księżycu skok temperatury byłby bardzo duży. W cieniu byłoby minus 200, na powierzchni plus 100 stopni. W ciągu sekundy temperatura zmieniłaby się o 300 stopni. Na Księżycu trudno się odpowiednio ubrać. Stąd mamy widok na krater, który ma 20 km średnicy. Nie wiemy, czy uderzyła tu asteroida, czy kometa. Szacujemy, że do uderzenia doszło 39 milionów lat temu. Nie wiemy, jaka była prędkość uderzenia. Średnio od 15 do 25 km na sekundę. Energia takiego uderzenia jest równa kilkunastu bombom atomowym. Fala uderzeniowa spala atmosferę, a podłoże zamienia się w lawę. Krater powstaje w ciągu kilkudziesięciu sekund. To krater po uderzeniu, który ma około 20 km średnicy. Interesujące jest to, że jest tej samej wielkości co krater Shackletona na Księżycu. Krater Shackletona ma około 19 km i znajduje się niedaleko bieguna południowego Księżyca. To tam będzie baza, którą planuje NASA wraz ze współpracującymi krajami. NASA zainteresowała się kraterem Shackletona, ponieważ jego wnętrze zawsze jest w cieniu, a szczyt zawsze w słońcu. To idealne miejsce na ustawienie paneli słonecznych. W kraterze może być bardzo cenny lód pochodzący z komet. Woda na miejscu bardzo by pomogła. Badacze mieliby słodką wodę do podlewania roślin i do uzyskiwania tlenu oraz wodoru, który byłby paliwem. To byłby wspaniały zasób naturalny. Niesamowite znalezisko, ale skały na Księżycu są bardzo suche. Jedziemy dalej? Tak. Geologowie odgrywają ważną rolę w każdej współczesnej ekspedycji naukowej. Dzięki geologii możemy zrozumieć formacje skalne i poznać skład gleby. To także klucz do zrozumienia historii planety. Skały są jak książki, które opowiadają pewną historię. Dla geologa Księżyc nie jest stertą kamieni, tylko biblioteką. Chciałem polecieć na Księżyc. Geolog ma na to większe szanse niż inżynier rakietowy. Dobrego inżyniera zatrzymają na Ziemi, a geologa wyślą, żeby zbierał kamienie. Jestem w samym środku pola głazów. Z 12 ludzi, którzy chodzili po Księżycu, tylko Harrison Schmitt nie był wojskowym, ale geologiem. Poczynanie na Księżycu uczyniły z niego legendę w środowisku naukowym. Jako jedyny podniósł zasłonę ochronną w hełmie, ryzykując uszkodzenie oczu. Chciał zobaczyć prawdziwe kolory powierzchni Księżyca. Jest pomarańczowy. Po podniesieniu osłony też jest pomarańczowy. W przyszłych misjach na Księżyc i Marsa geolodzy dostarczą nam mnóstwo informacji. Badacze wrócili do bazy. Dla grupy Pascala, tak jak dla przyszłych ekspedycji, podstawą jest wyżywienie. Na wyspie Devon nie ma roślinności. Żywienie stanowi problem. Dieta badacza musi być dobrze zaplanowana.
Badania wykazały, że to, co spożywają, ma wpływ na ich psychikę i sprawność fizyczną. Perspektywa długotrwałej podróży stymulowała wyobraźnię naukowców, inżynierów, a nawet agronomów. Możliwość produkcji żywności przez badaczy kosmosu ma wiele zalet, ale to spore wyzwanie. Szklarnia na wyspie Devon jest modelem podobnego obiektu na Księżycu. Może być sterowana automatycznie albo zdalnie. Uprawa jest hydrofoniczna, to znaczy bez udziału gleby. Rośliny są karmione składnikami pokarmowymi rozpuszczonymi w wodzie. Za szklarniami przemawia efekt psychologiczny, jaki wywołuje widok rosnących roślin. To, co cię łączy z życiem na Ziemi. Można je traktować jak zwierzaki w kosmosie. W tak nieprzyjaznym środowisku jak wyspa Devon czy Księżyc, psychika człowieka jest na granicy wytrzymałości. Naukowcy uważają, że kontakt z roślinami i zwierzętami to dobre antidotum na depresję. Pascal przywiózł swojego psa Ping-Ponga, który nigdy go nie odstępuje. Badanie kosmosu, szczególnie Księżyca, wymaga skafandra, jednego z najbardziej skomplikowanych narzędzi, jakimi dysponuje astronauta. Tom Chase jest inżynierem specjalizującym się w projektowaniu skafandrów kosmicznych. Firma, dla której pracuje, ma duże doświadczenie w tej dziedzinie. Już dostarcza skafandry astronautom pracującym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Z dzieciństwa pamiętam misję Apollo i pierwszy krok na Księżycu Neil Armstronga. Nie poszliśmy do szkoły i oglądaliśmy to wydarzenie w telewizji. To mały krok człowieka. To było fantastyczne. Wtedy wciąż rysowałem rakiety, lądowniki księżycowe i astronautów. Uważałem, że to coś wspaniałego. Jeśli zostanie uszkodzony, ja go uszkodzę. Jestem tu, żeby pomagać w pracach wykonywanych w skafandrach. Firma dostarczyła dwa prototypy. Włóżmy tam matę. Te skafandry mają przetestować jeden, może dwa elementy, a reszta to tylko atrapa. Fajnie wyglądasz. Zaraz zaproszę dziewczyny. Skafander jest skomplikowanym urządzeniem. Ma system podtrzymywania życia, osłony chroniące ciało, system łączności i komputer pokładowy. Tak naprawdę to najmniejszy statek kosmiczny, jaki w ogóle istnieje. On pozwala badać miejsca, które bez niego zabiłyby człowieka. Tylko on oddziela człowieka od wszechświata. Prototyp skafandra pozwoli Chase'owi zrozumieć potrzeby przyszłego badacza kosmosu pod kątem mobilności i funkcjonalności w czasie wyjść w przestrzeń kosmiczną. Sporo masz nad głową. To nie będzie proste. Proste schylenie się i podniesienie kamienia w skafandrze z misji Apollo było bardzo trudne, ponieważ astronauta był jakby w napompowanym balonie. Musiał pokonać opór połączeń. Już wiemy, że to nie ciężar skafandra jest problemem, tylko środek ciężkości, który jest trudny do opanowania. Mamy nadzieję, że skafandry w przyszłości będą bardziej funkcjonalne. Postęp od Apollo do konstelacji był niesamowity. Nowe skafandry ułatwiają poruszanie się. Podstawowy skafander może być przystosowany do konkretnych zadań.
pod czujnym okiem Toma Charles przeżyje to, na co czekał od dawna. Wykona prace geologiczne w skafandrze kosmicznym. Dużo się nauczyłem, podglądając geologów przy pracy. Geolog chce wejść jak najwyżej i pobrać próbkę z najtwardszej skały. Nie interesuje go to, co już odpadło. Kombinezon musi mieć więc solidne buty i być wygodny, tak aby astronauta mógł dojść tam, gdzie chce. To jest wyzwanie. Charles naśladuje podstawowe ruchy geologów, czyli rozbijanie kamieni młotkiem i wkładanie próbek do worka. Rutynowe działania każdego geologa. Ale będąc w skafandrze, gdzie ma się ograniczony zapas powietrza, trzeba kalkulować każdy ruch. Po każdym eksperymencie odbywa się odprawa, by naukowcy mieli świeże i aktualne dane. Informacje wykorzystywane są do uaktualnienia procedur i scenariuszy badawczych. W kosmosie jest mało miejsca na improwizację. Miałeś problemy ze sprzętem albo narzędziami naukowymi? Nie zabrakło ci woreczków? Nie, wystarczyło. Problemem była ich wielkość. Miałem małe, które były dobre, albo duże. Brakowało średniej wielkości woreczków. To idealna wielkość. Woreczek na próbki to podstawowe wyposażenie geologa. Interesujące skały są wkładane do oznaczonych woreczków. Normalnie jest to proste, ale trudne w rękawicach i przy zmniejszonym ciążeniu. Czy kwadrans wystarczy? Kwadrans jest frustrujący. Wykonujesz zadanie, zdjęcie kamieni przed pobraniem próbek i po. Nie masz czasu na szukanie czegoś interesującego. Czy coś ci nie pozwoliło wykonać zaplanowanych prac? Coś głupiego, co się więcej nie powtórzy. Nie potrafiłem obsługiwać aparatu, który miał włączony flash, a ja chciałem zrobić zdjęcie panoramiczne. Flash ładował się 30 sekund, więc straciłem 4, może 5 minut z kwadransa. To naprawdę dużo. Interesujące, jeśli czas wyjścia na powierzchnię jest ograniczony, to każde opóźnienie wymusza pośpiech. Jeśli stracisz 5 minut na początku, to później wpadasz w panikę. Musi być minimum 20 minut do pół godziny. To dobre wyniki, bardzo produktywne. Doskonała robota. NASA potrzebuje tego typu danych, żeby stworzyć funkcjonalne przyrządy. Laboratorium i komputery nie wystarczą, żeby stworzyć skafandr dla geologa, szczególnie do badania powierzchni Księżyca. Geolodzy chcą wiedzieć, co się dzieje pod powierzchnią. Brian Glass pracuje nad narzędziem, które pozwoli geologom badać to, co jest pod powierzchnią Księżyca. Pamiętam Harrisona Schmidta z Apollo 17. Był pierwszym geologiem na Księżycu, który połączył geologię z badaniami kosmosu. Uważam go za pioniera. Brian i Johanna Cohen testują specjalny świder. Jeśli spełni ich oczekiwania, to zostanie wykorzystany na Księżycu. Powierzchnia Księżyca jest tak twarda jak zmarzlina na wyspie Devon. Chcą oni, żeby badacze Księżyca mieli automatyczne narzędzie, które ma niskie zużycie energii. To sposób na oszczędzenie czasu astronautów i zwiększenie ich bezpieczeństwa. Zrozumiałem. Astronauci nie mogą czekać z narzędziami w ręku. Maszyna skończy wiercenie i powie, co znajduje się pod powierzchnią. Świder sam pracuje. Automatycznie, tak. Taki świder zużywa zaledwie 50 watów energii. Po kilku dniach zbliża się do celu. Brakuje 2 metrów.
Świder spisał się doskonale, więc astronauci będą zadowoleni. Badacze też, bo już zaczynali odczuwać izolację na Devon. Środowisko naturalne i nasza praca spowodowały, że wciąż miałam wahania emocjonalne. Stresujemy się, kiedy coś się zepsuje, bo nie dysponujemy pełnym zestawem narzędzi ani warsztatem. Musimy sobie radzić tym, co tu mamy. Kiedy problem zostanie rozwiązany, wtedy osiągamy sukces. Praca tutaj przynosi zadowolenie. Kolejną nagrodą jest wciąż obecne słońce podczas 3 miesięcy lata, kiedy naukowcy pracują. Tutaj nie ma nocy poza dniem dzisiejszym. 3 sekundy. Raz lub 2 razy na 100 lat taniec księżyca przed słońcem daje gościom na Devon kilka minut ciemności podczas całkowitego zaćmienia słońca. Widzę, tam jest. Ciemność trwa kilka minut. Radość jest krótka, a potem znów zaczyna się praca. Teraz będą badania fizjologiczne ustalające zużycie tlenu przez astronautów podczas wyjść na zewnątrz. Radiolog Marcelo Vasquez będzie królikiem doświadczalnym. W 1965 roku byłem bardzo mały. W Argentynie było widać kapsułę Gemini, która przelatywała nad nami. Nigdy nie zapomnę widoku tej małej gwiazdki, która przelatywała. Nadal mnie to trzyma jak wirus, którego nie mogłem się pozbyć. Musimy to uruchomić. Przejdźmy na linię startu. Ruszajmy. Jesteś na linii startu. 3, 2, 1, start. Marcelo symuluje forsowny marsz, aby ustalić tętno i zużycie tlenu. Te wartości zmieniają się w zależności od trudności terenu. To bardzo ważne. Na Księżycu monitorowano tętno podczas wyjść na zewnątrz. Okazało się, że astronauci byli wyczerpani. Tętno dochodziło do 200 uderzeń na minutę. Houston musiało nakazać im powrót. U dowódcy widać niski poziom tlenu. Zużywa go ponad normę. Zużyliśmy więcej tlenu podczas badania szczytu. Może go nie wystarczyć na 7 godzin. Przy zbyt wysokim tętnie nie są w stanie osiągnąć celu. To działa na psychikę i może dojść do porażki. Musimy to wziąć pod uwagę. Dzięki testom na Marcelo naukowcy mogą wykonać matematyczny model ustalający ilość tlenu potrzebną do chodzenia w nowych skafandrach misji Konstelacja. Trzeba wziąć poprawkę na awarię łazika zmuszającą astronautów do powrotu do bazy na piechotę. To nie jedyny wkład Marcelo w zdrowie badaczy kosmosu. Teraz będzie chodził wokół bazy z dziwnym przedmiotem. To dozymetr, który mierzy promieniowanie środowiska. Urządzenie pilnuje, aby naukowcy i obsługa bazy nie byli narażeni na zbyt wysokie promieniowanie podczas pobytu na Devon. Marcelo chce się upewnić, że astronauci będą mogli korzystać z takiego urządzenia na Księżycu. Tam panuje o wiele wyższe promieniowanie niż na Ziemi. Takie urządzenia będą się znajdowały w bazie księżycowej i w łaziku.
Astronauci będą narażeni na promieniowanie powodujące mutacje i nowotwory. W przypadku wysokiego napromieniowania dochodzi do rychłego zgonu w ciągu 24 do 48 godzin. Jeśli dojdzie do rozbłysku słonecznego, to śmiercionośne cząsteczki mogą dotrzeć na powierzchnię Księżyca. Wszyscy muszą się schować. Krótki czas trwania misji Apollo i prace astrofizyków zapobiegły napromieniowaniu astronautów. Istnieje też inne niebezpieczeństwo, silny wróg, który może wyeliminować astronautów albo ich sprzęt. Na Księżycu jest mnóstwo pyłu, który powstał na skutek uderzeń meteorytów, które miażdżyły skały. Cząsteczki mają mniej niż 1 mikron, czyli są wielkości bakterii. Nie należy tego wdychać, ale po powrocie do kwater jest to nieuniknione. Pył będzie na próbkach, na skafandrze, wszędzie. Szkodzi uszczelkom hermetycznych grodzi i elektronice. To może być duży problem na Księżycu. Nowe skafandry programu Konstelacja zatrzymają pył na zewnątrz. Nie będą potrzebne komory ciśnieniowe ani drzwi. Skafander będzie pasował do otworu w zewnętrznej ścianie modułu. Astronauci wyjdą ze skafandra przez otwór w plecach. To mój GPS, w którym mam zaprogramowaną trasę przejścia wokół obozu. Postaram się iść według planu. Pod kombinezonem są czujniki zbierające dane mówiące o ilości zużytej energii podczas wyjścia na zewnątrz. Najpierw zmierzę metabolizm w czasie przejścia wokół bazy. Jeśli wiatrak przestanie działać, to daj mi znać. To ważne. Rób co chcesz, usiądź, machaj rękami. Zrób to, co musisz. Zrozumiałem. Możesz ruszać. Tym razem eksperyment Marcela jest bliższy rzeczywistości, ponieważ ma na sobie skafander. Po połączeniu nowych danych z danymi z marszów bez skafandra będzie można w prosty sposób obliczyć energię zużywaną przez astronautów. To pozwoli naukowcom w łatwiejszy sposób rozwiązać problemy ze zużyciem tlenu, wydalaniem dwutlenku węgla i kondensacją pary wodnej wewnątrz skafandra. O co chodzi? Męczysz się, jest sporo pary. Wiatrak nadal działa? Tak. Zastanawiam się, co można z tym zrobić. Kondensacja pary wodnej zawsze była problemem dla astronautów. Mimo zaawansowanej technologii, najlepszym sposobem na parującą szybę jest mydło w płynie. W porządku? Nie spiesz się, z prawej strony. Dobrze. Każdy skafander jest unikalnym urządzeniem. Żeby mógł spełnić oczekiwania, wymaga wielu regulacji w terenie. Daj znać, jeśli zacznie cię boleć głowa. Wtedy przerwiemy na jakiś czas. Po kilku regulacjach elektroniki wiatrak znów działa. Marcelo może kontynuować spacer prawie tak samo, jakby był na Księżycu. Słucham? Pewnie już wierzysz, że tu jesteś. Tak. Do zobaczenia. To piękne. To jedna z najwspanialszych chwil w moim życiu. To niesamowite doświadczenie. Jesteś na wyspie Devon, masz na sobie skafander, który włączasz i patrzysz na krajobraz. Nagle fizycznie i duchowo przenosisz się na inną planetę.
kończy się krótkie polarne lato. Niebawem temperatury spadną do minus 60 stopni. To bieguna, ja słyszałam, że Cancun. Ten opad śniegu nie potrwa zbyt długo, więc trzeba się spieszyć z symulowanym badaniem księżyca przy użyciu dwóch pojazdów. Pascal i jego zespół dopracowują symulację. Należałoby zapytać, czy ten trawers był produktywny. Już teraz musimy określić i uzgodnić wagę poszczególnych celów badań. Podobieństwo między kraterami na wyspie Devon i na Księżycu umożliwia przeprowadzenie próby generalnej przybycia astronautów na Księżyc. To wstępny pomysł wyjścia na zewnątrz i planowania trawersu. Ekspedycja wokół krateru na wyspie Devon będzie okazją sprawdzenia scenariusza z NASA. Dwa pojazdy będą się poruszały wokół krawędzi krateru. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to spotkają się po dwóch dniach. Tu spotkają się oba pojazdy. To dobre i ciekawe miejsce na postój. Może to być krawędź krateru, który na stałe jest w cieniu. To może być cokolwiek na Księżycu. W tym wypadku to jest kanion. Ten scenariusz jest bezpieczny i wydajny. Dwa pojazdy działające w ten sposób mogą pokonać większą odległość. Jeśli jeden z łazików będzie miał kłopoty, drugi przyjdzie mu z pomocą. Poczyniliśmy duże postępy od czasów legendarnego i pierwszego łazika z misji Apollo. Łazik nie zapewniał astronautom żadnej ochrony i był odpowiednikiem wyjścia w kosmos. Obecnie NASA opracowuje nowy, hermetyzowany pojazd z własnym zapasem tlenu. Astronauci będą mogli zdjąć skafandry i odpocząć w czasie podróży. Dobrze by było poćwiczyć zdejmowanie klatki. Musimy mieć wszystko, co niezbędne do trawersu. Sprawdzimy więc listę. Musimy mieć radia, apteczki, broń, okładziny, linę chorowniczą, zapasowe koła i pompkę do kół. Wszyscy biorą udział w ekspedycji. Grupa dzieli się na dwa zespoły, które odegrają scenariusz z NASA. Program wymaga, aby każdy zespół odwiedził cztery miejsca, które zostały określone wcześniej na podstawie zdjęć satelitarnych. Zespół Alfa pojedzie samochodem, który poprowadzą Pascal i Andrew. W eskorcie trzech gładów jadą na zachód. Zespołem Bravo dowodzą Charles i Brian. Tu eskortę stanowi sześć gładów. Pojadą na wschód. Ustalono punkt spotkania. Oba zespoły spotkają się za dwa dni po przeciwnej stronie krateru. W tym czasie pokonają 100 km z prędkością 10 km na godzinę, taką jaką rozwija łazik księżycowy. Na Devon lepiej jeździć powoli, ponieważ nie ma dróg, a szlaki kończą się kilka kilometrów od bazy. Niesamowite na wyspie Devon jest to, że dokądkolwiek się jedzie, to jest się tam pierwszym człowiekiem. Ambi 7, baza, tu łazik. Alfa, tu baza, mów. Oba zespoły pozostają w kontakcie z bazą. Tak jak astronauci na Księżycu utrzymywaliby kontakt z centrum kontroli na Ziemi. Nasza obecna pozycja to wschód 42438. Dziękujemy za aktualną pozycję, odbiór. Zrozumiałem, dziękuję. Co kwadrans zgłaszają się i podają pozycję, którą wprowadzamy do systemu, żeby wiedzieć, gdzie są. Program opracowany przez Nicka Wilkinsona pozwala śledzić na mapie postępy badaczy w czasie rzeczywistym z dokładnością do jednego metra.
Tymczasem zespół Bravo pokonuje wąwozy otaczające krater, które są częściowo zalane wodą z roztopów. Samochód Pascala pokonuje płaskowyż, który nie ma nazwy. Zaparkujemy blisko krawędzi. Zatrzymaliby się i zrobili zdjęcia. Podobnie jak astronauci Apollo, Andrew wykonuje zdjęcia do map. Trzeba to robić na nowym terytorium. Wykonuje się panoramiczne zdjęcie i określa pozycje interesujących miejsc. Nieznane miejsce musi być nazwane. To przywilej badaczy. Nadaj mu nazwę. Płaskowyż ping-ponga. Podoba mi się. Zespół Bravo ma spóźnienie z powodu przebitej opony. W czasie, kiedy Jesse naprawia koło, reszta podziwia dziewiczy obszar. Są pierwszymi ludźmi, którzy pokonują tę dolinę. Nazwali ją Doliną Planety Małp. Baza tu Alfa, jak mnie słyszycie? Pojazd jest bezpieczny i prosimy o pozwolenie na wyjście. Pascal i Andrew szykują się do opuszczenia pojazdu i przeprowadzenia rekonesansu. Tak jak podczas spaceru na Księżycu, obaj muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa opracowanych przez NASA. Muszą wykonać misję w czasie ograniczonym przez zapas tlenu. Zostanę tutaj, żeby mieć wizualny kontakt z pojazdem. Pascal kontynuuje, ma wszystkie narzędzia. Jako środek bezpieczeństwa Pascal i Andrew utrzymują kontakt wzrokowy. Tak jak podczas wypraw Apollo, jeden z członków zespołu wykonuje badania, a drugi czeka, by mu przyjść z pomocą. Ten scenariusz był dokładnie opracowany. Każdy astronauta ma instrukcje z procedurami. Inżynierowie misji Apollo dorzucili kilka pikantnych żartów. Ale jesteście mądrzy. Mając instrukcje z bazy i zdjęcia satelitarne, zespół Bravo może pojechać skrótem, aby nadrobić opóźnienie. Pascal i Andrew kontynuują spacer. Pascal trzyma się skomplikowanej procedury NASA dotyczącej zbierania próbek. Najpierw musi ustawić tak zwanego gnoma. To pozwoli naukowcom ustalić oryginalny kolor próbek. Kontrola ruchów astronautów jest gwarancją bezpieczeństwa i wydajności. To także powoduje stres, który może mieć wpływ na ich naukowy instynkt. Przypadkowe odkrycia są powszechne w nauce. Co to jest? Kamień. Wkładam kilka próbek do jednego worka. Nieźle wyglądają. Rozumiem. Promieniowanie kosmiczne. Najdłuższa misja na Księżycu trwała 3,5 dnia. Obecnie NASA planuje misje trwające kilka miesięcy, więc badacze będą mieć większą swobodę. Dzięki temu nie będą się czuć jak roboty. Alfa tu baza. Zrozumiałem. Spacer zakończony. Czas trwania 39 minut. Alfa, zrozumiałem. Humvee to zielone znaczniki, a Mew to pomarańczowe. Po ostatnim meldunku było kilkaset metrów od siebie. Hammer miał ich doprowadzić do niebieskiego znacznika, który jest miejscem spotkania. Tu baza, słyszymy was.
Brian, tu Alfa, spotkaliśmy się z Bravo i czekamy na instrukcję. Ten scenariusz okazał się warty zachodu. Trudno było przewidzieć dokładny czas spotkania obu zespołów. W nieznanym terenie różnice prędkości są znaczne i zależne od przeszkód oraz problemów technicznych. Zebrane dane zostaną przesłane do NASA w celu analizy. To, czego się nauczono, zostanie zastosowane w przyszłych symulacjach, takich jak ta w Arizonie, gdzie testowano prototyp nowego łazika. Baza tu Alfa. Jeśli nie mamy już niczego do wykonania, uznamy symulację za zakończoną. Wspaniała robota. Dziękujemy za wspaniałe wsparcie. Dziękujemy, Alfa. Dla nas to także było doskonałe doświadczenie. Dużo się nauczyliśmy. Baza bez odbioru. To był wspaniały dzień. Pogoda nam sprzyjała. Było świetnie. Niewiarygodne, ale z przyjemnością to oglądałam. Nie zgubiliśmy się, nikt nie utknął i poradziliśmy sobie z naprawami. Przemierzyliśmy dziewiczy obszar, na którym nie było szlaków ani też dróg. Dla mnie największym doświadczeniem tego lata było planowanie i wykonanie długich trawersów, które kiedyś będą wykonywane na Księżycu. Wszystkie zadania wykonaliśmy i to w czasie, co jest niewiarygodne. Koniec testów. Wszyscy są rozdarci pomiędzy radością z powrotu do domu i smutkiem z powodu wyjazdu. Wyspa Devon spełniła pokładane w niej oczekiwania. To idealne miejsce, gdzie można się dowiedzieć, w jaki sposób ludzie mogą przetrwać na Księżycu. Jestem smutna z powodu wyjazdu. Będziecie nam brakowało. Cieszę się i jestem smutna. Ta grupa zostanie rozwiązana. W przyszłym roku inny zespół wykona kolejny etap badań, stosując nowe techniki. Ci naukowcy marzą o locie na Księżyc. Większość z nich nie ma na to szans. Jednak mogą być dumni z tego, że mieli swój udział w podboju kosmosu. Pascal wyjeżdża jako ostatni. Musi zabezpieczyć obóz przed niedźwiedziami. Po powrocie do Kalifornii czeka go niespodzianka. Coś, co jest ukoronowaniem dekady badań i testów. Ciekaw byłem, w jaki sposób prace na wyspie Devon pomogą przy projektowaniu i budowie hermetycznego łazika. Mały hermetyczny łazik jest nowym pojazdem badawczym opracowanym przez NASA. Ma wiele ciekawych rozwiązań, co wskazuje na to, że projektem kieruje były astronauta. Komory ciśnieniowe już nie są potrzebne, ponieważ skafandry są mocowane do ściany zewnętrznej, co oszczędza czas i miejsce. W przeciwieństwie do łazika z misji Apollo, w tym można mieszkać. To coś w rodzaju samochodu kempingowego, w którym można spać, jeść, a dzięki dużym oknom wykonywać obserwacje geologiczne bez wychodzenia na zewnątrz. Ucieszyłem się, kiedy zatelefonowano do mnie z pytaniem, czy chciałbym być członkiem załogi łazika testowanego w Arizonie. Było 400 kandydatów. Pascal musiał przejść przez serię testów w Houston. Decydującym czynnikiem był jego pobyt na wyspie Devon. Przeszedł szkolenie w NASA i jest jednym z czterech osób uprawnionych do prowadzenia nowego łazika. Ta misja była fantastyczna. Dla mnie to nie była tylko nagroda za to, co zrobiliśmy na wyspie Devon, ale także nagroda za moją ciężką pracę przy projekcie Houghton Mars.
To była wspaniała chwila. Ciężka praca i namiętność zapewniły mu sukces. W 2020 roku może być kierowcą łazika na Księżycu. Wszystkich czeka jeszcze 10 lat pracy. I dopiero wtedy Księżyc być może stanie się pierwszą stałą bazą w podboju kosmosu.